Dzisiaj będziemy rozważać przykazanie czwarte, które mówi o szczególnym czasie, czasie odpoczynku. Naszym gościem i prelegentem jest dzisiaj lekarz psychiatrii, dr Paweł Zagożdżon, którego w tej chwili zapraszam. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest mi bardzo miło gościć tutaj u Państwa w Krakowie. I powiem kilka słów o depresji. Być może Państwo sami stwierdzą, na ile pozostaje ta prezentacja, ten sposób pojęcia problemu depresji z potrzebą odpoczynku. O, udało mi się na pierwszy slajd przerzucić tytuł tej prezentacji. Już dalej nie dam rady. Odnosi się do tego, że czasem stwierdzamy, że brakuje nam sił. Nie mamy skąd tych sił dobrać, żeby iść dalej. Kto daje? Kto nie daje rad? Kto już nie ma sił? Patrząc na ten slajd, możemy sobie zadać pytanie, czy to jesteśmy my jako osoba, czy to jest ta tkanka, komórki, z której składa się mózg. Do pewnego stopnia nie możemy brać całej odpowiedzialności na siebie, w sensie naszą samowystarczalność. Ten fizyczny aspekt naszej świadomości, naszego bytu, jakim jest nasze ciało, nasza świadomość, która jest w mózgu, sprawia, że powinniśmy zrozumieć, że ten nośnik, ta nasza tkanka się również zużywa. Ona nie jest, no, można powiedzieć, nieśmiertelna. Ona nie jest taka, która nie ulega jakiemuś przemęczeniu czy zużyciu. W tym sensie może to być w pełni usprawiedliwione, żeby pewnego razu poczuć się zmęczonym. Skąd mamy wiedzieć, że te symptomy, które doświadczamy, dotyczą depresji? To jest klasyczna definicja depresji, która funkcjonuje w kontekście klinicznym i możemy sobie ją przytoczyć. Jeśli w ciągu ostatnich 2 tygodni zaobserwowałeś albo zaobserwowałaś u siebie co najmniej 5 na 9 symptomów, mimo tego, że nie przeżyłaś żadnej traumy, żadnej straty, to może to być depresja. I te symptomy, te objawy, które składają się na syndrom objawów, które pozwalają na rozpoznanie depresji, są następujące. Głęboki smutek, czyli coś więcej niż przelotne zasmucenie, niż przelotny brak energii, który się nam zdarza periodycznie, coś, co się pojawia w wyniku jakichś niedogodności życiowych, które się zdarzają. Wiem, że się zdarzają, one przemijają i potem na nowo wracamy do pracy. Mówimy o głębokim smutku. Takim, który trwa 2 tygodnie, co najmniej. Apatia, a więc brak energii, brak motywacji, niechęć do czegokolwiek, brak zdolności do cieszenia się tym, co do tej pory sprawiało nam radość. Czasem może być nieco inaczej, odwrotnie, paradoksalnie może być pobudzenie depresji, może być drażliwość, niepokój. Rodzina zwraca uwagę na to, że ktoś jest no, niespokojny, nie można z nim uzgodnić różnych rzeczy. Ta drażliwość właśnie rzutuje na funkcjonowanie w środowisku rodzinnym, a czasem w środowisku zawodowym. Inny ważny aspekt problemu związanego z depresją to zaburzenia snu. One mogą mieć wymiar dwojaki. Albo się nie chce spać, nie przychodzi sen sam z siebie, albo człowiek się wybudza w środku nocy. Czasem się pacjenci skarżą, że wybudzają się o godzinie 2, 3, 4 i koniec. Nie można tego snu znowu mieć, snu, który jest potrzebny do tego, żeby odpocząć. W drugą stronę nadmierna senność. I są takie postacie depresji, w której pacjenci skarżą się, żeby spali cały czas, cały dzień. To taki szczególna sytuacja, w której tej energii zupełnie nie ma i być może organizm dopomina się o to, żeby
odpocząć. I ten odpoczynek przybiera taki wymiar, no, powiedzmy, nadmierny, kiedy ciągle chce się spać. Choć może to być też taki rodzaj ucieczki od rzeczywistości, zniknąć, prawda? Zasnąć, nie być świadomy tego, co się dzieje. Ponieważ ta rzeczywistość, której doświadczamy, nie jest atrakcyjna, jest przykra. Kolejny objaw zmiany apetytu lub wagi. Brak apetytu jest najczęściej towarzyszy depresji. Nie chce się jeść. Nic nie smakuje. To, co zwykle nam smakowało, straciło smak. Albo odwrotnie, nadmierny apetyt. Czasem się przybiera na wadze wtedy. Bardzo znamiennym objawem są trudności z koncentracją. Chaos, który towarzyszy depresji, chaos w myśleniu, nieuporządkowanie myśli sprawia, że nie możemy rozwiązywać prostych problemów. Problemów, które do tej pory były zwyczajne. Ktoś się skarży, że nagle w pracy zaczął robić błędy, albo że mu się wytyka, że popełnia błędy. To może być kwestia przemęczenia, albo może być kwestia zaabsorbowania jakimś problemem, który jest niezwiązany z pracą gdzieś indziej, albo może związany z pracą, bo jest za dużo wyzwań, za dużo zadań, presja czasu, terminy, których nie damy rady dotrzymać, a pracodawca daje nadmierne obciążenia. Też tak może być. Uczucie bycia bezwartościowym, bo się coś nie udało, bo się coś nie powiodło, bo coś straciliśmy, nie osiągnęliśmy jakiegoś celu. Przez to może być nawet poczucie winy. I to poczucie winy może być, no, osiągać takie stany, w których wydaje się, że nie ma sensu żyć. To tak eufemistycznie nazwane niezdrowe myśli to właśnie myśli o samobójstwie. I znużenie, wypalenie, brak energii. No jakby nam wszystkie zasoby energetyczne się skończyły. Jakby, no, ciało nam nie chciało pracować. Nie słuchało się nas nawet. Więc to są te główne elementy tego zespołu objawów. I jeszcze raz powtórzymy, chodzi o co najmniej 5 na 9, żeby można było mówić o tak zwanej dużej depresji. Jeśli mamy do czynienia z 2 do 4 symptomów, jest to tak zwana mała depresja. Przede wszystkim głównym elementem tego syndromu objawów są 2 wiodące, takie, które zawsze muszą być. Uczucie głębokiego smutku lub pustki, to jest ten pierwszy, który był na tej liście poprzedniego slajdu, i doświadczenie znaczącego zmniejszenia zainteresowania i przyjemności czerpanej z wykonywania prawie wszystkich czynności. To są te wiodące, prawda? Reszta jest, bywa częściej lub rzadziej, i jeśli razem z tymi 2 mamy do czynienia z 5 objawami, mówimy o tak zwanej dużej depresji. Nie wiem, czy Państwo macie ochotę na taki quiz, to znaczy, żeby sobie samemu oczywiście policzyć, ile tych punktów jest, żeby sobie zrobić, no, żeby się dowiedzieć, czy faktycznie mamy do czynienia z depresją. Gdyby ktoś był zainteresowany, mamy tutaj 9 pozycji, tych 9 objawów. I jeśli nie występuje wcale ten objaw, to wtedy mamy 0 punktów. Jeśli w niewielkim stopniu, 1 punkt. Jeśli jest ten objaw średnio zaawansowany, 2 punkty. Jeśli zdecydowanie zgadzamy się z tym, że ten objaw występuje, możemy przypisać 3 punkty i możemy sobie teraz dodać to wszystko, zaczynając od pierwszego, uczucie głębokiego smutku lub pustki, przygnębienie, poczucie bezsilności. 2 punkt, utrata zainteresowań, przyjemności z wykonywania niemalże wszystkich czynności, zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, nietypowa utrata kilogramów lub przybranie na wadze. Zwykle mówimy tutaj o takiej zmianie rzędu 5-10%. W ciągu ostatniego miesiąca, zaburzenia snu, spanie dłużej lub krócej niż zazwyczaj, godzina, 2 różnicy, to jest ten moment, w którym właśnie, no, może nam to sprawiać dyskomfort. Inni lub ty zauważyli spowolnienie twoich ruchów lub mowy, lub przeciwnie, łatwiej się ekscytujesz lub irytujesz zachowaniem swoim lub innych osób. Znużenie lub brak energii, częste poczucie zmęczenia, uczucie bycia bezwartościowym, niesłusznie obwinianym lub przegranym, zmniejszenie zdolności myślenia lub koncentracji przy wykonywaniu codziennych zadań, trudność w podejmowaniu słusznych decyzji, a więc takie czasem, no, zmaganie się, wydawało się, z prostym problemem, czy zrobić tak, czy inaczej. Swego czasu jedna z pacjentek miała duży problem, czy sprzedać to mieszkanie, czy nie. Kiedy wydawało się to dosyć prostą decyzją w kontekście jej sytuacji życiowej, wydawało się, że to może być, no,
coś, co decyduje o losach jej całego życia. No i dziewiąty punkt, częste myślenie o śmierci, rozważanie okaleczenia siebie lub innych. Tak, może być tak, że to myślenie jest na tyle zniekształcone, że wydaje się tej osobie chorej, że to jest najlepsze, co można zrobić, to zabić siebie, a nawet bliskich, bo świat jest nie do zniesienia. Wynik, jeśli mamy do czynienia z punktami od 0 do 6, brak depresji, ale proszę zauważyć, że już od 7 do 10 jest to łagodna postać, 11 do 19 umiarkowana, 20 i więcej jest to już głęboka depresja, wtedy warto szukać pomocy. Jakie są rozmiary depresji? Myślę, że tutaj ta liczna frekwencja może pokazywać, że całkiem sporo z nas wie już trochę o depresji. Dotyka 350 milionów ludzi na całym świecie. Szacuje się, że prawie 10% dorosłych ludzi, a to chodzi o piśmiennictwo amerykańskie, choruje z powodu depresji, ale myślę, że każdy, kto wie, jak wygląda praca lekarza pierwszego kontaktu, to tak, 1 na 3 osoby odwiedzające lekarza medycyny ogólnej cierpi z powodu depresji i przy okazji różnych dolegliwości może opowiadać o swoich problemach. Ciekawa informacja. W Polsce w 2015 roku lekarze wypisali recepty na 7 milionów opakowań leków przeciwdepresyjnych. Jest to znaczący wzrost w porównaniu do roku 2008, kiedy zarejestrowano 3 miliony, na poziomie 3 milionów tą sprzedaż. Mamy do czynienia ze starannie przeprowadzonymi badaniami epidemiologicznymi w Polsce, badanie EZOP. Rozpoznano depresję, tą dużą depresję u 3,5% respondentów, czyli blisko miliona Polaków w wieku produkcyjnym. No, wszyscy się zgadzają, że to może być trochę niedoszacowany efekt czy też parametr, ponieważ zgodziło się na udział w tym badaniu 50% respondentów. Pytanie, kim byli ci, którzy się nie godzili? Być może nie mieli ochoty rozmawiać po prostu. Tak też mogło być. Są ciekawe, czy też znaczące różnice w ryzyku zachorowania względem płci. U co najmniej 1 na 4 kobiety w pewnym momencie życia wystąpią epizody dużej depresji. Kobiety chorują 2 razy częściej niż mężczyźni, ponieważ u 1 na 8 mężczyzn w pewnym momencie życia wystąpią epizody dużej depresji. To jest znaczące i to jest ciekawe, o tym też trochę potem powiemy, że kobiety jakby częściej doświadczają tej depresji, tego smutku, tych kłopotów. One się martwią tym, że nie mogą funkcjonować na dotychczasowym poziomie, że nie mogą w pełni wykonywać ról w rodzinie, ról zawodowych, jako matka, jako żona. Ale tak naprawdę skutków zdrowotnych tej depresji doświadczają częściej mężczyźni, bo oni częściej umierają z tego powodu. To jest jakby znaczące i częściej popełniają samobójstwa. Kiedy mówimy o depresji, w pewnym momencie musimy się zastanowić, skąd ona się bierze. To nie jest tak, że wszystkie postaci depresji, wszystkie przypadki depresji biorą się niejako same z siebie. Często funkcjonowała i funkcjonuje w psychiatrii na takie sformułowanie depresji endogennej, która ma przyczyny w człowieku niejako, że on w pewnym momencie życia przychodzi taki moment, że ktoś się czuje smutny i tak do końca nie wiadomo, skąd to się bierze. Jest pewna część przypadków depresji, która faktycznie jest czymś takim, co przynależy może do jakiejś osobowościowej charakterystyki takiej osoby, ale chyba jednak w pewnym sensie jest to genetyka. Nie jest to duży efekt, chyba nie przekracza on kilkudziesięciu procent, jeśli chodzi o zwiększenie ryzyka depresji, ale coś, co dziedziczymy, powiedzmy skłonność do zachorowań jest. I za chwilę sobie o tym powiemy kilka słów. Inne, kolejne przyczyny depresji to, co się dzieje w okresie naszego dorastania, w czasie, kiedy jesteśmy dziećmi, dorastamy, uczymy się świata i to może być bolesne. Tak? Powiemy sobie o tym kilka słów. Tak zwany styl życia to takie hermetyczne pojęcie, co to znaczy. Umówmy się, że to będzie rzecz związana z tym, co robimy na co dzień z grubsza. Powiemy sobie kilka słów o zaburzeniach rytmu dobowego, jak wygląda uwarunkowanie depresji w sytuacji, kiedy tracimy wzorzec dobowy snu. Uzależnienia też mają znaczenie. Coraz częściej się mówi o odżywianiu, choć oczywiście to nie jest kluczowa i ta najważniejsza część związana
zapobieganiem depresji, zanieczyszczenia też mają do pewnego stopnia znaczenie. Wydaje się, że największe znaczenie w kontekście tego, co mówimy dzisiaj, ma ta ósma przyczyna, to, co dzieje się, jeśli chodzi o funkcjonowanie w społeczeństwie, to, czego doświadczamy w relacjach z innymi, kiedy okazuje się, że nam jest ciężko, bo mamy brak uznania, coś straciliśmy, czegoś nie uzyskaliśmy, doświadczamy stresu, smutku i potem depresji. Depresja towarzyszy wielu sytuacjom, w którym chorujemy na choroby somatyczne i o tym sobie też powiemy. I na koniec płat czołowy mózgu. To jest ten fragment mózgu, który wydaje nam się jest najważniejszy dla zachowania dobrego stanu zdrowia psychicznego i tego, co możemy robić, żeby to zdrowie utrzymać, jakie decyzje podejmować, jak dokonywać dobrych wyborów. Jeśli chodzi o genetykę, nie będziemy mówić o tym, czy są geny jakieś, czy nie, bo na dobrą sprawę to jest wciąż kwestia przyszłości i sam nie wiem, czy to będzie miało jakieś praktyczne znaczenie. Coraz częściej się mówi o tak zwanej medycynie spersonalizowanej, to znaczy, że jeśli by ktoś wiedział, jakie są geny, które warunkują odpowiedź na pewne leczenie, to może miałoby sens, że wtedy byśmy wiedzieli, że taki pacjent, taki człowiek z racji właśnie uwarunkowań genowych łatwiej byłby się leczył stosując taki, a nie inny lek. Natomiast jeśli chodzi o to, co się dzieje jeśli w sytuacji, kiedy nasi rodzice chorowali, to co możemy na to poradzić? Tak? Nie ma innego wyjścia. Znaleźliśmy się na tym świecie za sprawą rodziców, więc dziedziczymy te konsekwencje. Tak? Epigenetyka to jest takie zjawisko, taka zależność, która polega na tym, że wskutek tego, czego doświadczamy w środowisku, pewne geny uaktywniają się mniej lub bardziej. To zjawisko również dotyczy tego, kiedy nasi rodzice doświadczali pewnych traum, stresów, lęków. Kobieta w ciąży, jeśli doświadcza dużego stresu czy nawet traumy, w jakiś sposób, w cudzysłowie, przekazuje ten niepokój, ten lęk swojemu dziecku. I na to właśnie jest wytłumaczenie w obrębie wiedzy zwaną epigenetyką. A więc to, jak się ten materiał genetyczny uaktywnia. To jest bardzo ciekawe, bardzo fascynujące, więc w tym sensie kobiety w ciąży i wszyscy rodzice powinni mieć do pewnego stopnia poczucie odpowiedzialności za to, co robią w sytuacji, kiedy planują i chcą mieć dzieci. Okres dojrzewania to jest jakby ten kolejny element też, na który za bardzo nie mamy wpływu, no bo jesteśmy słabi, nie do końca świadomi, i wymagamy wsparcia innych. Ale to, co wiemy, niepełna rodzina, tak? Brak wychowania przez obojga rodziców, to jest coś, co wpływa na ryzyko zachorowania. Historia depresji w okresie dojrzewania, czyli jeśli mamy jakieś perturbacje w czasie, kiedy dojrzewamy, też to przenosi się na dorosłość. Wykorzystywanie seksualne, to jest straszna rzecz. I to nawet ciężko zmierzyć, bo nie zawsze ktoś się przyzna i w badaniach naukowych, badaniach epidemiologicznych taki błąd pomiaru w sensie niedoraportowania takiej informacji sprawia, że nie do końca wszystkiego wiemy na ten temat, ale to straszne doświadczenie powoduje nie tylko pojawienie się depresji, ale również zaburzeń lękowych, zaburzeń psychotycznych, schizofrenii, zaburzeń dysocjacyjnych. No i to jest bardzo silny efekt, bo 3 razy większe ryzyko depresji, jeśli ktoś tego doświadczył. Stosowanie alkoholu lub narkotyków w wieku nastoletnim, tak, to ma znaczenie. Pewne przyzwyczajenia żywieniowe, bogato węglowodanowe, energetyczne też mają znaczenie niekorzystne. I jeśli dziecko jest wychowywane przez dziadków, bo rodzice nie mają czasu. Czasem to się dzieje w dobrej wierze. Ale skutki ma jednak takie, że to dziecko może się czuć, nie wiem, gorsze, niekochane, że czemu własny rodzic się nim nie zajmuje. To też wpływa na ryzyko depresji. To jest przykład, tak wygląda mało przejrzyście, ale to często pokazuję studentom, bo dotyczy
analizy umieralności, przeżywalności wśród sławnych osób, artystów rocka i popu. To są krzywe przeżywalności, oni na początku tutaj wszyscy żyją. Porównanie tych krzywych przeżywalności z populacją ogólną, to są artyści rockowi w Ameryce, to populacja ogólna, widać, że żyją krócej. Tutaj mamy artystów w Europie, żyją krócej niż populacja ogólna w Europie. No, co takiego jest złego w tym, żeby być sławnym, być podziwianym, zarabiać dużo pieniędzy i śpiewać, podczas kiedy to wcale nie sprzyja zdrowiu. No, pytanie, czy tu jest zależność przyczynowo-skutkowa, czy to nie sprzyja zdrowiu, czy też ci ludzie, no, są dlatego tacy twórczy, że chcą o sobie opowiedzieć być może, prawda? W drugiej części artykułu napisano właśnie o związku między tą sławą a przeżyciem niekorzystnych doświadczeń w dzieciństwie. Przemocy fizycznej, seksualnej, byciu wychowywanym przez jednego rodzica i tak dalej. A więc znacząca część tych ludzi miała takie traumatyczne przeżycia i między innymi dlatego oni częściej sięgają po narkotyki, po alkohol, czasem popełniają samobójstwa. O tym wiemy, tak? Prasa jest pełna tego rodzaju doniesień. Więc to doświadczenie dzieciństwa niejako kształtuje to, co potem się dzieje. To nawet wpływa do pewnego stopnia na kreatywność, prawda? Część z tych ludzi choruje na chorobę dwubiegunową. W okresach manii jest się naprawdę całkiem twórczym. No, to są dwie wiadomości. Jedna jest zła, że nie możemy wpłynąć na nasze geny ani na to, jak byliśmy wychowani. No, ale ta dobra, że wciąż 8 przyczyn jest takich, które troszkę od nas zależą. Kolejne 8 przyczyn i nimi się teraz zajmiemy. Tak zwany styl życia, tak? Brak regularnego programu ćwiczeń, tak to tutaj umiemy, czyli po prostu brak aktywności fizycznej, siedzący tryb życia. Aktywność fizyczna potrafi spowodować, że jesteśmy jakby bardziej wyciszeni i uspokojeni. Wzrasta napięcie nerwu błędnego, a więc tej części układu nerwowego, tak zwana przyspółczulna część, która powoduje, że nie za szybko się denerwujemy, jesteśmy zaabsorbowani tym, żeby ta nasza tężyzna fizyczna była lepsza. To tak jak były ćwiczenia dzisiaj, jeśli ktoś z Państwa miał okazję w tym uczestniczyć. Przez chwilę się czujemy lepiej i nie myślimy o tym, co jest dla nas problemem. Myślimy o tym, jak tutaj przejechać parę kilometrów do pracy rowerem, prawda? Że musimy przebiec te pół godziny, powiedzmy, przed śniadaniem. Najlepiej to robić rano. Wtedy jesteśmy bardziej przewentylowani i zupełnie inaczej się patrzy na życie. Więc ten styl życia, który pozwala nam na wygospodarowanie czasu, na aktywność fizyczną, to pewnie jest takim stylem, który niedostępny jest dla wszystkich. Bo to trzeba sobie ten czas tak wygospodarować, mieć czas w życiu zawodowym, w życiu rodzinnym, ale to ma znaczenie. Więc brak aktywności fizycznej okazuje się, że może być czymś niekorzystnym. Oczywiście w samej depresji może być tak, że już ktoś nie ma siły na to, bo zaniedbał to, prawda? Więc zanim się do tego przejdzie, być może trzeba po prostu pobrać leki, żeby nabrać trochę rozpędu, żeby no, wyjść z tego dołka i po jakimś czasie zadbać o ten lepszy, zdrowszy styl życia. Kolejna przyczyna depresji, zaburzenia rytmu dobowego, chroniczny brak snu, albo spanie dłużej niż 9 godzin dziennie, spanie krócej niż 6 godzin dziennie, to nie tylko ma wpływ na stan psychiczny. Wiadomo, że zaburzenia w jedną lub drugą stronę powodują, że zwiększa się umieralność. Optymalny czas snu to 7-8 godzin dziennie. Jeśli się śpi dłużej niż 9 godzin dziennie, wzrasta ryzyko zgonu około 30%, krócej wzrasta około 20%. No ale skąd to się bierze, to, że się śpi krócej niż 6 godzin dziennie? No być może z przemęczenia, zbyt dużego obciążenia pracą. No bywają tacy pacjenci, którzy pracują na 2 etaty na przykład. Tak się długo nie da, prawda? Praca w kilku miejscach, albo nawet jak to robią no, pracownicy służby zdrowia. Branie kilku dyżurów pod rząd. No nie da się. No, nawet opisywano w prasie przypadki śmierci w pracy. Tak? To śmierć z przepracowania też jest znana. Okazuje się, nie tylko w Japonii, ale również i w Polsce się zdarza. Bywają sytuacje, w której właśnie to przeciążenie, mimo tego, że ktoś chce, bo ma zobowiązania kredytowe, bo musi, bo ma dzieci, bo musi utrzymać dom i pracuje strasznie dużo, ale w pewnym momencie organizm mówi nie. Albo nawet
mózg, umysł mówi nie. I może dochodzi do niej omdleń, bólów głowy, zawrotów głowy, szybkiego bicia serca, wzrostów ciśnienia. I on się buntuje, mimo tego, że ktoś by chciał pracować. Więc to przepracowanie jest zdecydowanie szkodliwe i w kontekście właśnie braku snu no, ma swoje konsekwencje. Praca na zmianę. To nie jest coś dobrego. Czasem przychodzą pacjenci i proszą o zaświadczenie do swojego pracodawcy, że nie mogą pracować w nocy. Pracodawcy nie mają do tego zrozumienia. No dlaczego? No przecież to masz pracę, powinieneś się cieszyć, tak? Ale okazuje się, że po kilku latach, powiedzmy, po dekadzie, po kilkunastu latach pracy na zmiany, ten rytm dobowy tak się zaburzył, że już ktoś nie może normalnie funkcjonować. Stosujemy leki, które pomagają spać, ale ten człowiek, żeby zadbać o siebie, powinien już nie pracować w nocy. Więc ten brak takiego dobrego wzorca w zakresie snu, posiłków nie jest dobry i może skutkować zaburzeniem depresyjnym. Uzależnienia. To bardzo obszerny temat. Na ten temat można mówić bardzo dużo. Może w kontekście tego przeciążenia pracą. Niektórzy mogą stosować amfetaminę po to, żeby być bardziej efektywnym. Albo kokainę, żeby imprezy były ciekawsze, fajniejsze, prawda? Żeby szybciej wrócić do aktywności zawodowej, żeby być bardziej sprawnym, bardziej energetycznym. Więc ta kokaina jest czymś, co jest popularne wśród takich osób, które jako menedżerzy pracują czasem, jako artyści. A jeśli ktoś ma nieszczęście stosować kokainę i nie mieć dużo pieniędzy, to jest prawdziwa katastrofa. Ale bardziej popularnym narkotykiem, substancją, może nie narkotykiem, jest alkohol. I są określone kryteria uzależnienia. Jeśli ktoś pije tego alkoholu w takim wzorcu, jakim jest uzależnienie, to pojawia się depresja. Tutaj jest zależność przyczynowo-skutkowa. Ona również bywa w odwrotny sposób. Czasem w depresji, w niepokoju, w lęku się pije alkohol, bo zaznało się niepowodzenia. To może dawać krótkotrwałą ulgę, ale jeśli ktoś ma pecha i trafi w taką pętlę, no to ciężko z niej wyjść, bo w okresach, kiedy ma depresję, to chciałby o niej zapomnieć, pijąc alkohol, a kiedy potem trzeźwieje, to czuje się winny i znowu pije alkohol. Tak? Więc to jest ten mechanizm, który jest bardzo niebezpieczny. Leki z grupy benzodiazepin to wcale nie jest takie rzadkie i często zdarzają się takie sytuacje, w których młodzi ludzie przychodzą i oczekują recept na te leki Xanax. One są takimi lekami, nie wiem, można nazwać rekreacyjnymi dla niektórych, ale czasem starsi ludzie wskutek stosowania przez internistów tych leków w sposób nieświadomy bywają uzależnieni od tego, bywają w niepokoju, w lęku, jak nie ma tego leku. No i czasem silne leki przeciwbólowe, opioidy. No to jest prawdziwa katastrofa, przynajmniej w Ameryce, gdzie stosuje się tego za dużo i system opieki zdrowotnej w Ameryce próbuje sobie z tym poradzić. Żywieniowe przyczyny depresji. To nie jest tak, że jak ktoś przychodzi z depresją, to powiemy mu, że ma zmienić dietę i się wyleczy, tak? Niemniej jednak to jest jakby następny krok potem przy takim świadomym myśleniu o jedzeniu. Trochę chyba należy myśleć nieco inaczej o tym żywieniu, bo coraz więcej jest prac naukowych, również takich eksperymentalnych. Mówimy o tych pracach, o badania kliniczne, gdzie w jednej grupie losowo dobrano osoby z depresją i pouczono ich, jak powinni zmienić dietę na taką lepszą, zdrowszą. Ona ma charakter tak zwanej diety śródziemnomorskiej, a w drugiej grupie nie robiono nic, w sensie informacji o tym, jak należy się odżywiać. I okazało się, że depresja, że stan remisji osiągano szybciej w tej grupie, którą szkolono na temat tego, jak dobrze się odżywiać. Przede wszystkim chodzi o niewystarczające spożycie produktów bogatych w tryptofan, zbyt niskie spożycie kwasów omega-3, poziom kwasu foliowego niewystarczający. No i taka dieta, która jest bogato węglowodanowa, bogato energetyczna. Zanieczyszczenia. W Krakowie jesteśmy, prawda? Więc
Więc to nie jest tak, że ludzie w Krakowie mają depresję, ale widać ten związek w dużych badaniach, jeśli chodzi o zanieczyszczenia powietrza. Ale oczywiście tu bardziej chodzi o takie zawodowe ekspozycje na metale ciężkie, gdzie faktycznie wpływ ekspozycji na metale ciężkie na stan zdrowia, zdrowie psychiczne jest widoczne i o tym dobrze wiemy, więc te przemysłowe uwarunkowania tego są znane i no, powinniśmy, krótko mówiąc, dbać o dobre powietrze, nie tylko w kontekście tego, że dużo zieleni i aktywność fizyczna sprzyja temu, żeby nie zachorować. Są też takie badania, że zamieszkiwanie na obszarach takich, gdzie jest dużo zieleni albo jest dużo wody, dużo niebieskiego, zmniejsza ryzyko depresji i schizofrenii. Tak, takie są badania. Przeskoczyliśmy ten punkt 8, o nim sobie za chwilę powiemy. Stan zdrowia, choroby, w których współwystępuje depresja. Zaburzenia hormonalne, cukrzyca do 10%, a nawet więcej, zakażenia wirusowe. W sytuacji zachorowania na nowotwór, to również w takim kontekście, w jakim ktoś czuje zagrożenie, takie poważne zagrożenie życia, że nowotwór może być chorobą śmiertelną. Albo niedogodności związane z tym, że trzeba się leczyć, chodzić, przyjmować leki, chemię, być w niepokoju na temat kolejnych badań, kolejnych wyników, to w tym sensie też to ma znaczenie. Po zawale serca jest zwiększone ryzyko depresji, ale również na odwrót. W depresji jest większe ryzyko chorób serca, w niewydolności nerek, w chorobach wątroby, po udarze mózgu, no i w zespołach bólowych. W zespołach takich, których zaburzeniach, zmianach zwyrodnieniowych, ale również w takim zespole no, nieciekawym, jak fibromialgia, depresja i ból jakby są nieodłączne. Jest to taki zespół, który bardzo ciężko się leczy i dopiero niedawno wszyscy się zgodzili, że taki zespół jak zespół przewlekłego zmęczenia, czy właśnie zespół przewlekłego bólu, fibromialgii istnieje. Kiedy mówimy o depresji, która występuje w obecności chorób somatycznych, może warto wspomnieć też o takiej depresji, która się objawia jako maska. To znaczy występuje jako objawy somatyczne, a tak naprawdę chodzi o depresję i nie ma poważnej choroby. Bo pacjent bywa przekonany o poważnej chorobie, odwiedza specjalistów, u kardiologa był, neurologa, był na izbie przyjęć, bo coś mu się działo, był przekonany, że jest chory, nawet bywał u onkologów, a na koniec ci wszyscy lekarze już potem zgodnie kierują do psychiatry, bo wykonał większość badań, wszystkie są w porządku, bywał na oddziale ratunkowym i psychiatra musi się nim zająć. Te maski depresji, no, powiemy sobie nieco więcej o tych somatycznych maskach, ale bywają behawioralne, emocjonalne i może to wyglądać w następujący sposób. Te objawy emocjonalne, psychologiczne to może być drażliwość, nerwowość, spadek koncentracji. To, co jest jakby no, głównym takim wiodącym objawem, brak zainteresowań, anhedonia, brak radości, perfekcjonizm, obsesyjność, trudności w podejmowaniu decyzji, bezradność, poczucie winy, myśli agresywne. Więc to są takie typowe, które no, najbardziej przypominają taką prawdziwą depresję. Depresja, w której towarzyszą objawy behawioralne, to płaczliwość, trudności interpersonalne, ataki agresji, autoagresji, zachowania takie polegające na wycofaniu, unikaniu kontaktu z innymi, unikanie rozrywek, pracoholizm, tak? Kiedy ucieka się w takie czynności, które jakby próbują oszukać człowieka, który ma problem z prawdziwym odnalezieniem, znaczy z odnalezieniem prawdziwego sensu w życiu. I ta depresja z objawami somatycznymi, zmęczenie, ciężar w kończynach, bezsenność, spadek apetytu, zaburzenia libido, bóle głowy, napięcie mięśniowe, często objawy żołądkowo-jelitowe, bicie, kołatanie serca, pieczenie, nietypowe dolegliwości bólowe, zawroty głowy i z powodu tych objawów często trafiają pacjenci do psychiatry. I na koniec ten pominięty czynnik, ta przyczyna depresji, tak zwane czynniki społeczne, które podnoszą ryzyko depresji, brak społecznego wsparcia. Ktoś jest samotny z tymi trudnościami, nie daje sobie rady.
negatywne doświadczenia życiowe. To może być no, cokolwiek. Utrata pracy, utrata zarobków, brak uznania w pracy. Inni dostają premię, a ja nie. Uzależnienie od alkoholu i narkotyków w najbliższym otoczeniu, wśród członków rodziny. Doświadczenie straty w sensie takim jak śmierć bliskiej osoby, śmierć dziecka, śmierć rodzica, śmierć w rodzinie. Jest to coś, co jest jakby największym stresorem i powoduje kłopoty w funkcjonowaniu. Te rodzaje straty mogą być bardzo różnorodne. Począwszy od utraty statusu społecznego, ktoś już nie jest dyrektorem, no nie wiem, nie jest ministrem. Kontuzja, chociażby kontuzja kolana. To dla sportowca może to być coś bardzo poważnego, ale dla kogoś, kto przywykł biegać, grać w piłkę, też może to być przykre. Utrata zdolności utrzymywania funkcji fizycznych ciała. Tak? To dla pianisty kontuzja palca też może być czymś bardzo ciężkim. Mówiliśmy o utracie pracy, utracie domu nawet w sytuacji kłopotów z bankami. I ta strata, no oprócz tego, że pojawia się depresja, ona ma niesamowite konsekwencje zdrowotne. Jest dużo badań, które pokazują, to taka metaanaliza wielu badań, która pokazuje, że o 60% jest większe ryzyko zgonu wśród osób, które tracą pracę, wśród osób bezrobotnych. I takie badania również my robiliśmy. Może na teraz przestanę, tak? Bo chyba przeciągnąłem. I ostatnie kilka slajdów powiem po kolejnych osobach. Dobrze? Proszę Państwa, nie muszę chyba nikogo przekonywać o tym, jak bardzo nasze życie bywa zaskakujące. Wydaje się, że wszystko już mamy ustawione, uregulowane, znamy dokładnie swój rozkład dnia i nagle jedna sekunda, czasem minuta potrafi wszystko nam zwalić. Chciałam zaprosić na białą sofę Agnieszkę i Tomka i chciałam poprosić was, Agnieszka, tak. I chciałam poprosić, żebyście podzielili się tym, co przeżyliście, żebyśmy my również czasem mogli skorzystać z waszych doświadczeń. Największym prezentem, jaki dostałam od Pana Boga, to była sobota. To był ten dzień odpocznienia, który był prawdziwym błogosławieństwem w moim życiu. Zanim pojawiła się sobota, pracowałam 7 dni w tygodniu. W ciągu tygodnia w szkole, w soboty i w niedzielę, na uczelni, jeszcze gdzieś jakieś lekcje prywatne. I praktycznie od rana do wieczora żyłam w takiej matni, w pędzie. Nawet moje wydawanie pieniędzy wydawało się nieracjonalne, bo nie miałam czasu zatrzymać się i pomyśleć, jak to wszystko zorganizować. Żyłam cały czas z komórką przy uchu, patrzyłam nerwowo na zegarek, żeby nie spóźnić się na zajęcia. Zajęcia bywały bardzo często, rozpoczynały się wcześnie w weekendy, kończyły się późno wieczorem, dzieci zostawały z opiekunkami. I tak w głębi duszy marzyłam sobie o takim dniu, w którym będę mogła wyluzować, mówiąc potocznie, i spędzić ten czas z dziećmi, z rodziną, mieć czas dla siebie. Ale taka praca cały czas, na okrągło, ma swoje konsekwencje. Chorowałam nieustannie. Przeziębienia były przewlekłe, chroniczne, przeciągały się jedne w drugie. Organizm nie miał czasu, żeby to wszystko się zagoiło, żeby się wyleczyło. No oczywiście nie można brać wolnego w pracy, bo to się wiąże z konsekwencjami finansowymi. No i oczywiście ktoś mógłby wziąć twoje godziny, prawda? I wtedy nastąpił taki zwrotny punkt w moim życiu. Pojawiła się sobota. Przykazanie, czwarte przykazanie w dekalogu. Odkryłam je, otworzyłam Pismo Święte i znalazłam czwarte przykazanie dekalogu. Pamiętaj, abyś dzień sobotni święcił. I wtedy tak właśnie po zachodzie słońca w piątek odkładam wszystko. Piętrzące się gary. Nawet jeżeli nie jest wszystko dokładnie posprzątane czy zrobione, najważniejsze, żeby odłożyć te zajęcia, które zaprzątają nam umysł w ciągu tygodnia,
i dać czas, mieć, znaleźć ten czas dla Pana Boga, dla rodziny, dla siebie. Poczuć to błogosławieństwo, jak spływa na twoją duszę i na ciało, jak czujesz takie niesamowite odprężenie, tą łączność z Panem Bogiem i czujesz to błogosławieństwo, że to On ci to dał, żebyś wytchnęła, żebyś odnalazła się w tym świecie i naładowała baterię. I tak właśnie staram się zdążyć na nabożeństwo 9:30 i czuję, jak po prostu ta energia nowa we mnie wstępuje, kiedy słucham, karmię się słowem Pana, kiedy mogę we wspólnocie razem wielbić Go. I wiem, że następny tydzień nie będzie łatwiejszy, ale wiem, że ten dzień, który Pan zesłał mi, daje mi dużo energii i że mogę być zdrowsza i psychicznie, i fizycznie. Dziękuję. Witam wszystkich. Bardzo miło mi tutaj być na tej scenie. Chciałbym powiedzieć parę słów właśnie z osoby, która zmierzyła się w swoim życiu z chorobą afektywną dwubiegunową, nazywaną też zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Takie dwa słowa, które w sumie myślę są najważniejsze dla mnie jakby i chyba wspólne dla moich znajomych, którzy zmagali się też z zaburzeniami, to jest właśnie wola walki. Czyli to jest coś takiego, co po prostu determinuje, że po prostu ja, jako osoba, która zmaga się z problemem, chcę podjąć to wyzwanie i chcę stawić temu czoła. Pewnie szczególnie trudne jest to do wyobrażenia sobie na przykład osobom w depresji. To nie musi być od razu wola, nie wiem, zmiany świata, tak? Co jest bardziej typowe dla tego drugiego stanu, górki. Natomiast to już może być wyjście z domu, to może być spotkanie się ze znajomymi, to może być po prostu chęć otworzenia internetu i zobaczenia pewnych materiałów. Po prostu jak sobie można pomóc, czy też porozmawiania z przyjacielem. Więc te dwa słowa chciałbym, żeby nam wszystkim w sumie przyświecały. Jakąś taką moją osobistą misją jest właśnie otwarte mówienie o tym, co mnie spotkało. Zawsze sobie taki obrazek przypominam, że ktoś jak w szkole czy w naszej firmie łamał nogę, no to było takie zabawne, bo wszyscy się w sumie podpisywali jakimiś flamastrami, rysowali sobie tam emotki, jak to się dzisiaj mówi. No i w sumie wszyscy tą osobę wspierali. W sumie każdy też wiedział wcześniej, że z czym wiąże się złamana noga, no tam pewnie trochę się gorzej kuśtyka i tak dalej. Myślę, że trochę inaczej właśnie jest tutaj z tymi zaburzeniami psychicznymi. One są trochę stygmatyzowane, trochę jakby wyłączane. Myślę, że wiele osób ma problem, żeby po prostu powiedzieć o tym. Też samo zmierzenie się z takim zaburzeniem jest o tyle trudne, że kiedy ono przychodzi i tak naprawdę nie mamy pewnej wiedzy, z czym musimy się mierzyć. Dla mnie jest to też o tyle specyficzne, że kiedy na przykład, nie wiem, chorują nam nerki, ręka, no jakikolwiek inny organ, no to jednak tym organem decyzyjnym, który cały czas kieruje naszym procesem zdrowienia, jest mózg, który jest w sumie zdrowy. No w momencie tutaj, kiedy mamy, że tak powiem, no też somatycznie chory mózg, no mamy dodatkową trudność. Więc szczególnie powinniśmy trochę wiedzy takiej, nawet podstawowej, z czym możemy się spotkać, mieć, żeby też społeczeństwo miało, żeby też po prostu, nawet jak my znajdziemy się w tym trudnym etapie naszego życia, no przyszedł ktoś, wyciągnął do nas tą pomocną dłoń i po prostu nie wytykał nas palcami, ale właśnie wskazał nam kierunek. Tutaj pan doktor już powiedział pewne statystyki. Ja też jestem współtwórcą takiej wystawy Uważaj na głowę. To jest Muzeum Miejsca w Szpitalu Babińskiego, które właśnie pokazuje, jak osoba chorująca, z jakimi etapami chorowania, ale przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, zdrowienia, się zmaga. No też nie jest tajemnicą z badań, wychodzi, że 37% ludzi spotka się na pewnym etapie swojego życia z pewnym zaburzeniem psychicznym, więc skala jest olbrzymia. No, z tą moją osobistą przypadłością, czyli z tą chorobą afektywną dwubiegunową, to jest powiedzmy taka depresja z odbiciem, czyli mamy okresy bardzo smutne, ta depresja była bardzo dobrze opisana, mamy okresy bardzo wesołe, kiedy
Możemy sobie wyobrazić, że jesteśmy jakimiś prorokami na przykład, czy też możemy zmienić świat, przewidywać myśli innych osób. No, miałem przyjemność lub nieprzyjemność doświadczyć podobnych rzeczy, więc no, jest to bardzo ciekawa choroba. Jedna na 100 osób de facto no, ma to zaburzenie zdiagnozowane, szczególnie dotyczy to osób, które mają taką bardzo ostrą postać, jaką ja miałem. Mówi się też, że 1 na 20 osób przejawia jakieś symptomy tej choroby, więc prawdopodobnie na tej sali znajdziemy nawet osoby, które tak nie są jeszcze tego świadome do końca. No więc tak, no, też żeby powiedzieć trochę o sobie, jakby jak to u mnie powstało i też po prostu zejść na pewne poziomy praktyki i potem co pomogło mi wyzdrowieć, no bo uważam się teraz za zdrowego gościa, po prostu przyjmuję jakieś tabletki, pewnie jak większość ludzi w wieku 30 lat, coś tam musi mieć. Więc ja cieszę się, że mam tylko to. Tak, więc moje życie trochę się zmieniło właśnie przez tą chorobę w 2014 roku. Przed tym rokiem, no to można powiedzieć, że moje życie było zdeterminowane bardzo mocno przez rozwój osobisty, przez karierę. Jestem informatykiem z wykształcenia, przedsiębiorcą nawet, założyłem firmę w liceum, tak naprawdę całe swoje życie związałem z rozwojem portali internetowych. No i można powiedzieć, że do tego 2014 roku to było takie no, pasmo sukcesów, pieniądze, no można powiedzieć intelekt. W sumie to, co potem do mnie dotarło, to bardzo mocno zapominałem o takim, o pewnych wartościach w swoim życiu, o emocjach, o takim zdrowiu, powiedzmy balansie, pracy i zdrowia. Po prostu byłem tak jakoś nieświadomy, nie wiem, byłem zbytnio skupiony na intelekcie, zbytnio skupiony na rozwoju. No i akurat ten 2014 zaowocował w takie dwa dość duże wydarzenia, które ja tutaj jestem zwolennikiem tej teorii, że właśnie one były takim czynnikiem spustowym, bo tam predyspozycje genetyczne to każdy jakieś ma. No, były takie dwie rzeczy. No, pierwsza, można powiedzieć, taka bardziej maniakalna, podniecająca, no to świetnie rozwijająca się firma, wyjazdy do Stanów, pozyskiwanie finansowania, Boston, Massachusetts, Mariusz Max Kolonko i tak dalej. Druga rzecz, no już bardzo nieprzyjemna i ta rzecz, która bardzo się wstydzę w swoim życiu, natomiast też o niej mówię, ponieważ uważam, że była czynnikiem spustowym, no to w perfidny sposób rozstałem się ze swoją narzeczoną, z którą byłem 3 lata. No i myślę, że to spowodowało jakąś taką dysocjację, rozszczepienie się tam tego, co zrobiłem, a jakiegoś mojego wewnętrznego systemu wartości. Tak naprawdę ciężko jest określić, czy to było przyczyną, czy skutkiem tej choroby, bo ona też w swoim na przykład górkach, jeżeli jest niekontrolowana, ma coś takiego jak rozwiązłość seksualna. Więc postanowiłem sobie, że nigdy tego argumentu nie będę używał w swoich dalszych relacjach, bo może to prowadzić do bardzo dziwnych rzeczy. Okej, no więc 2014 rok to był taki moment, kiedy no, spotkałem się z tą taką straszną postacią tej choroby, bo jak mówiliśmy tutaj o depresji, w tym takim stanie minus 5, czyli tendencje zachowania samobójcze, no to tak samo w manii, czyli po drugiej stronie mamy do czynienia z czymś takim, co nazywa się psychozą. Czyli można powiedzieć już takie odszczepienie od rzeczywistości, pojawiają się urojenia, czyli de facto no, możemy myśleć, że ktoś chce nam zaszkodzić albo twierdzimy, że coś jest, a tak wedle ogółu nie jest. Lub halucynacje. Halucynacje, czyli to są już takie zmysłowe odczucia, no, możemy widzieć kogoś, kogo nie ma, albo widzieć w twarzy kogoś innego, albo słyszeć różne ciekawe rzeczy, czy też wąchać różne ciekawe rzeczy. No u mnie to się objawiło dość strasznie. De facto no, musiałem być hospitalizowany w szpitalu Babińskiego dwukrotnie na tym oddziale stacjonarnym, łącznie z przypięciem pasami do łóżka, więc niefajne sytuacje. Przy pierwszej hospitalizacji 24 godzin swojego życia nie pamiętam, po prostu tak mocne leki i tak mocny stan uniesienia. Wtedy nie postawiono mi diagnozy, no po prostu taka jest procedura z tego, co się potem dowiedziałem, że przy pierwszym epizodzie psychotycznym takiej diagnozy się nie stawia. Więc musiałem się jeszcze drugi raz pojawić w tym cudownym miejscu. Myślę trochę też z uwagi właśnie na niedoinformowanie ogólne. Nie wiedziałem, że mogę, po prostu odrzucałem wszelkie diagnozy, bo po prostu nigdy o tym wcześniej nie słyszałem. No i w drugi raz to już de facto miałem bardzo udane święta, ponieważ od 22 grudnia do 7 stycznia w sumie nic nie pamiętam. Też taki etap lekowy, bardzo mocny.
Ale co się wtedy wydarzyło? I tutaj myślę, to jest, wiele ludzi pewnie sobie zadaje to pytanie, czy diagnoza to jest wyrok, czy ocalenie? No dla mnie to było ocalenie, kiedy po prostu dowiedziałem się, co mi jest, więc poznałem swojego przeciwnika i stwierdziłem, że po prostu okej, okay, no whatever, trzeba z tym walczyć. No i tak jak mówię, wola walki. Zawsze całe życie walczyłem z czymś, no to teraz sobie powalczymy tutaj z chorobą dwubiegunową. Oczywiście to było bardzo trudne, ponieważ jak się przejdzie taką ekstremalną ekscytację, misję, wizję jezusowskie i inne takie, no to jest dosyć trudno potem się pozbierać. Organizm też się musi no, na pewien poziom energetyczny, że tak powiem, wzbić, więc taki haj dwutygodniowy na przykład kosztuje potem 4 miesiące depresji. No ale tak, ta wola walki jednak była. Tak sobie dzisiaj przed tą właśnie prelekcją zastanawiałem się, co ja mógłbym de facto zalecić ze swojej perspektywy, w jaki sposób na przykład no ja się z tym zmierzyłem, no, leżąc w łóżku przez 3 miesiące. No i właśnie. Zastanawiam się nad kolejnością, no ale może najpierw powiem od bliskich, o bliskich, tak? Czyli osobach, które mamy w pobliżu, to mogą być rodzice, to mogą być przyjaciele, to może być pastor, ksiądz, nie wiem, ktokolwiek, do kogo się odezwiemy, sprzedawca w sklepie, po prostu też porozmawiać, każdy ma jakieś doświadczenia, może ktoś coś doradzi. Ja miałem to szczęście, że moja mama gdzieś akurat dość mocno googlowała w tym temacie, więc pewne rzeczy podsuwała. Tutaj trochę uwaga też do całego środowiska medycznego. Myślę, że więcej informacji dla pacjentów, nie tylko stawianie diagnozy i przepisywanie recept. To według mnie powinni wszyscy lekarze też wziąć do siebie. Tutaj fajnie, że pojawiła się uwaga odnośnie ciała i treningu na poprzedniej prezentacji. Dla mnie to było ważne. To były praktycznie w pierwszej mojej depresji, to były jedyne rzeczy, które byłem w stanie robić, to chodzenie na masaże, więc bardzo duży sport. W drugiej to już było lepiej, bo treningi personalne, więc miałem trenera, do którego po prostu musiałem pójść, bo po prostu miałem jakiś kontrakt. Oczywiście leki, żeby o nich nie zapomnieć, no to nie można tego odrzucać. Uważam, że leki w dzisiejszych czasach, neuroleptyki drugiej generacji, antydepresyjne, stabilizatory nastroju, naprawdę to jest rewelacja, tylko trzeba dać swojemu lekarzowi trochę zaufania, mówić mu jak jest, nie ściemniać, że się bierze leki, jak się nie bierze, bo 90% pacjentów, może mniej, ale tak robi. To nie my jesteśmy najmądrzejsi, wszak są ludzie, którzy to studiują, także nawet jeżeli rzuciliśmy leki, idziemy na wizytę, mówimy, rzuciliśmy leki, doktorze, kurwa, źle się czuję, potrzebuję pomocy. To była moja strategia na lekarkę, po prostu nie miała ze mną życia. Oczywiście, no okej, możemy trochę utyć 5 kilo, no ale to nie jest dramat, trzeba się poruszać. Kolejna rzecz, w sumie zapominana, myślę, i o której warto powiedzieć, to jest temat psychoedukacji, czyli czegoś takiego jak, no można powiedzieć trochę jak widzieliśmy tutaj na wykładzie pana doktora, tylko po prostu podane na przykład w takiej postaci, nie wiem, 10 wykładów, które są adresowane do samego chorego, jak i też na przykład dla jego rodziny. Więc to mi, osobie ze ścisłym umysłem, dało taki świetny wgląd w sumie, z czym się mierzę, jakie są gotowe rozwiązania, na co mam uważać. To mi pewnie spowodowało, że na przykład nie robiłem żadnych głupot przez pół roku, kiedy po prostu zdrowiałem, tylko po prostu wiedziałem, że to jest proces. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy to w tym momencie jest refundowane przez NFZ. Wiem, że doktor Siwek z Kopernika tym się zajmuje. No i oczywiście temat terapii, czyli też według mnie odwieczny spór, czy emocje, czy leki, czy przyczyna, czy skutek. No według mnie leki, fajny kopniak, żeby się na przykład z czegoś wygrzebać, natomiast prawdopodobnie przyczyna też gdzieś znajduje się w naszych przeżyciach, może w naszym toksycznym środowisku, może w naszej pracy, może w naszym wychowaniu, pewnie w pewnej traumie. No i fajnie sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego na przykład przeżyłem taki epizod depresyjny, tak? Samemu może być ciężko, może do kumpla, może to nie jest najlepsza droga, są psycholodzy, jest 400 nurtów terapii, każdy coś dla siebie znajdzie. Według mnie, dla faceta szczególnie, to ja, dla mnie szacun, jeżeli faceci chodzą na terapię, to jest po prostu bardzo duża odwaga otworzyć się, wystawić tą klatę na strzały terapeuty. Naprawdę polecam. Jest taki słynny żart, chyba psychoterapeutyczny. Pyta się mężczyzny, i co pan czuje? On odpowiada, ja myślę, że.
Więc generalnie my jesteśmy trochę chyba jako mężczyźni zamknięci w naszych uczuciach, więc terapia jest fajnym miejscem, żeby się zastanowić, czemu się zmierzyliśmy z tym, czym się zmierzymy. Już będę zmierzał powoli do końca, natomiast jakby to, co dla mnie było istotne też, to jest pewna rzecz, do której mam uwagę odnośnie systemu medycznego, tego psychiatrycznego. To jest takie jego rozszczepienie, ja to identyfikuję takie trzy sposoby pomocy profesjonalnej. Dla mnie to są właśnie oddziały stacjonarne, no czyli tutaj po prostu kładziemy się do szpitala na cały dzień, bo stan już jest rzeczywiście bardzo słaby. No opieka ambulatoryjna, czyli po prostu chodzimy sobie do lekarza, nie wiem, raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, prywatnie czy na NFZ. A o czymś, coś się chyba rzadko dosyć mówi i de facto to znalazła moja mama i żaden lekarz psychiatra mnie nie polecił, to są na przykład oddziały dzienne. Czyli to jest taka pośrednia forma, kiedy de facto śpimy sobie w domu, a na przykład między godziną 8 a 13 chodzimy sobie na profesjonalną terapię. Tutaj na przykład na Kopernika ja byłem na oddziale leczenia zaburzeń emocji i nastroju. Uważam, że to był po prostu strzał w dziesiątkę. Po prostu zamiast gdzieś leżeć w tej depresji, jednak chodziłem. Też jest jakiś tam kontrakt, że jak się nie przyjdzie dwa dni i się nie powiadomi, no to się wylatuje, więc nie jest tak prosto tam przetrwać. Aczkolwiek to jest fascynujące, no to się spotyka na przykład 13 osób, z których każda mierzy się z jakimś problemem i po prostu słuchamy się wzajemnie. Widzimy pewne swoje zachowania, widzimy pewne rozwiązania. No i oczywiście w towarzystwie tutaj profesjonalistów, dwójka lekarzy, psychiatrów, psycholog, psychoterapeuta. Fajnym aspektem też było kilka studentek z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to już zwłaszcza na dalszym etapie mojej terapii. No i tak właśnie zdrowiejąc już po tym, będąc w tej depresji, już gdzieś tak widziałem, że powoli chyba coś, światełko w tunelu się pojawia, bo już tak myślałem, kurde, może już nie ta renta jednak do końca życia, może nie będę tak zalegał. Gdzieś tam wymyśliłem sobie, zawsze lubię jeździć samochodami, że może pojeżdżę na tym Uberze, bo nie trzeba robić licencji taksówkarza. Już mi tak coś świtało, że chyba coś światełko w tunelu się pojawia. No i rzeczywiście, no można powiedzieć, że dzisiaj jestem 2018 rok mamy, więc praktycznie 4 lata po pierwszym epizodzie. Ja mówię, że taką pełną remisję, no powiedzmy, osiągnąłem rok później, więc tak nazwijmy to środkiem 2015 roku, więc praktycznie mam takie 3 lata w bardzo dobrej formie. Oczywiście no, skończyło się to tym, że zostałem wyrzucony z firmy, z którą sam założyłem. No cóż, życie będzie kolejna, to nie żona. No ale tak, de facto żyję tak jak żyłem, nawet mówię, że żyję lepiej, bo jestem dużo bardziej świadomy emocjonalnie, zauważam pewne rzeczy w życiu, które do tej pory po prostu marginalizowałem. Trzeba dbać o sen, trzeba dbać o równowagę jak dla mnie. Ja też wykorzystuję w pewien sposób pewnie swój ścisły umysł do tego, żeby kontrolować po prostu, na którym biegunie mi się aktualnie znajduję. Oczywiście te wahania już nie są takie duże. Także zachęcam wszystkich po prostu do korzystania z wszelkich form pomocy. Pewnie będzie możliwość to dzisiaj jeszcze porozmawiać po prelekcjach. Tutaj chciałem jeszcze pokazać na koniec taki poster, który dostałem właśnie od moich kolegów z pracy, kiedy zmagałem się właśnie z tą depresją. Czyli zwycięzcami nie są ludzie, którzy nigdy nie przeżyli porażki, ale tacy ludzie, którzy nigdy się nie poddają. No i według mnie to jest taka esencja, którą chciałbym, żebyśmy wszyscy sobie zapamiętali z tego dzisiejszego dnia. Dziękuję bardzo. Zawsze jest to niesamowite, kiedy przechodzimy od takiego poziomu teoretycznego takich naszych rozważań i mamy do czynienia z konkretnymi ludźmi, którzy doświadczyli czegoś. To dwa takie niesamowite przykłady zmagań z problemem, które zakończyły się dobrze, prawda? I widzimy, że zaciąganie długu wobec własnego ciała, wobec własnego umysłu, no nie jest bezkarne. Jeśli się pracuje ponad miarę, no tutaj w kontekście zwykłego życiowych potrzeb pewnie, tak, że trzeba pracować, bo takie są potrzeby i robić to bezustannie, to w pewnym momencie mamy do czynienia wypalenie, brak satysfakcji w życiu. Ten moment, w którym
możemy znaleźć ukojenie w odpoczynku, był dla naszej tutaj prezenterki wybawieniem, prawda? Nasz kolejny przykład tego doświadczenia pokazuje troszkę coś innego niż depresja, niż choroba afektywna jednobiegunowa, pokazuje chorobę dwubiegunową, gdzie depresja jest jakby częstszym doświadczeniem niż mania, prawda? Zwykle tak jest, choć mania jest bardziej druzgocąca, ale ta opowieść była potwierdzeniem tego, że praca ponad miarę, zbytnie zaangażowanie we, no nie wiem, własne cele, potrzeby osiągnięcia sukcesu troszkę kosztuje. No właśnie, czy te doświadczenia są skutkiem kultury sukcesu? No może do pewnego stopnia tak, nie będę już tutaj w szczegółach mówił o tym badaniu, ale to mężczyźni mają większe ryzyko zgonu ogółem o 30%, jeśli doświadczają stresu. Kobiety mają więcej depresji, samych epizodów gorszego funkcjonowania i kontaktów ze służbą zdrowia. I ten ostatni element, o którym nie wspomniałem, ta dziesiąta przyczyna, jeśli mi się pokaże, depresji, to zaniedbywanie płata czołowego. Trochę to źle brzmi, ale to jest właśnie ta kwestia związana z duchowością na dobrą sprawę, bo w tym płacie czołowym jest siedlisko, powiedzmy, duchowości, moralności, woli, takiej świadomej oceny tego, co robimy ze swoim życiem. Przykładem takiej oceny, takiej samorefleksji właśnie była ta opowieść naszego przyjaciela. Co robić, żeby ten płat czołowy funkcjonował jak najlepiej? On po prostu potrzebuje czasu dla siebie. A do tego może być właśnie chwila wolnego, chwila takiej refleksji, w której mamy tylko czas do myślenia o sobie. To może być muzyka, to może być wyciszenie podczas aktywności fizycznej, chociażby taki rodzaj masażu, w którym możemy ocenić, możemy mieć czas na własne myślenie. Albo to, co jest jakby clue tej naszej prezentacji, religijność. Ale taka zdrowa religijność, taka religijność, która właśnie pozwala osiągnąć poczucie celu, która pozwala osiągnąć satysfakcję, która w sytuacji beznadziejnej daje nadzieję. Taką nadzieję, która wykracza poza racjonalną ocenę sytuacji, no bo religia jest jednak nieracjonalna, choć jest racjonalna wtedy, kiedy ten przekaz religijny do nas dociera i rozumiemy, że może jednak coś w tym jest. Osoby religijne szybciej wychodziły z depresji. To jest takie jedno z pierwszych znanych badań amerykańskich na ten temat. Wiemy również, że osoby religijne żyją nieco dłużej. Są duże badania, które pokazują, że umieralność jest mniejsza wśród osób z religijnością, ale taką religijnością właśnie wewnętrzną, nie tą taką obrzędową, zewnętrzną. I żeby być religijnym, trzeba mieć na religijność czas. Stąd zrób sobie przerwę od tej codzienności i odpocznij. Dziękuję bardzo. Wesołe jest życie staruszka. To nie świetlana przyszłość, którą chcę przed sobą i przed Państwem roztoczyć, ale to jest temat wykładu, na który chcę już dzisiaj zaprosić za tydzień, w sobotę o godzinie 17, również na tym miejscu. I wszystko byłoby pięknie, gdyby ten cytat nie pochodził jednak z kabaretu. A prawda jest taka. Przykazanie piąte mówi o doli i niedoli ludzi starszych. Do 2050 roku osoby po 60 będą stanowiły ponad 40% wszystkich Polaków. Już teraz mamy problem ze społecznym wykluczeniem seniorów, ich samotnością i kultem młodości oraz ageizmem w miejscach pracy. Jak wrócić do zaniedbanych wartości i żyć razem, szanując się nawzajem? Dekalog piąty. W przyszłym tygodniu naszym prelegentem będzie pastor Artur Dżaman, ale naszymi szczególnymi gośćmi będą również młode osoby, które śpiewają. Jest to zespół All for Him, na który już dzisiaj zapraszam. Będzie to i wykład,
i koncert. Serdecznie zapraszam, a dzisiaj życzę już bezpiecznego i spokojnego powrotu do domu.